Witam w kolejnym filmiku. Tutaj mamy zamówienie z Moose Bar. Jak widać, całkowicie nowy papier do pakowania, także tak pokazuję informacyjnie, taki bardziej wiosenny. Jeżeli chodzi o y, w ogóle Moose Bar, to tak ciekawostkowo mogę powiedzieć, że będzie niedługo nowe Liquid i z Domrosa wersji ekstraktowej. Pojawiły się, jeżeli chodzi o takie wersje ekstraktowe wcześniej, y, że tak powiem, dostępnych zapachów, to już dużo wcześniej oczywiście Grey, charnel, Greens BDK wersji ekstraktowej, później ym, z Room 10 15 Atramental w innej wersji, w tej wersji jako woda perfumowana, ta silniejsza, z tego co pamiętam. Oraz pojawiła się też y, jedna z propozycji Trudon w wersji ekstraktowej. To tak dosyć niedawno w sumie było. Yy, ma się, powiedzieć, do Dombrowa w wersji ekstraktowej, oraz jeżeli chodzi w ogóle o nowości, już nie ekstraktowe, ale. Nowości, nowości w Musen Bar to ma być w ogóle, widziałam to na stronie Kotrum Ten 15, dosyć niedługo nowe Rum Ten 15. Nie wiem, czy już są znane nuty. A tu w ogóle, jeżeli chodzi o zapachy z Musen Bar, w końcu była dostępna próbka z giełd Biblioteka Babel, także będę to sprawdzała. Właśnie tutaj mam ten trudam, to jest Mortal i jest wersja Mortal Noir. Nowe LK, te kamelia oraz oraz będę sobie odświeżała zapach na Naranjo Koki Koki, ponieważ na część zapachów Koki Koki jest yy, promocja One są w tej części wyprzedażowej w Monsant Udało się przerzucić na aparat przedni, będzie mi prościej chyba powiedzieć Byłam w Douglasie, nawet się nie spodziewałam się, że mówiąc, yy, że te wszystkie nowe Sisleje Które jesteś niedawno zauważyłam na stronie Sisleja Te sześć nowych Sisleji, tej takiej serii powiedzmy botanicznej, aromatycznej Że one już będą dostępne, normalnie były dostępne w Douglasie może tutaj będzie lepiej I powiem szczerze, posprawdzałam Głównie bloterkowo Na dwa się zdecydowałam na testy skórne I muszę powiedzieć, że jeden mi się bardzo podoba Tam, jeżeli chodzi o miniaturkę To dam pewnie to zdjęcie zrobione w Douglasie To jest ten ostatni zapach na zdjęciu Drugi to w ogóle Drugi to w ogóle jest bardzo podobny do dwójki Z tej wcześniejszej serii tych wód odświeżających tych roślinnych, botanicznych, jeżeli chodzi o Sisley. więc yy, Natomiast te inne, już bo wcześniej miałam informację, że niby to jakieś tam udoskonalone zapachy, z wcześniej, że chodzi 3-4 pierwsze zapachy oraz kilka nowych. Natomiast yy, muszę powiedzieć, że tylko takie podobieństwo duże wyczułam w tym jednym, czyli w tym drugim na zdjęciu względem dwójki dawnej. Po trochę jakby silniejszym, mocno zielony. Kiedyś miałam flakon właśnie tej dwójki. Sprawdzałam na skórze dosyć niknie. Natomiast ten drugi zapach jest ciekawszy. Widzę yy, taką wręcz, yy, to jest ostatnie na zdjęciu, niszowość w tym zapachu taką surowość, taką kobiecość yy, z taką surowością, dystansem w takiej roślinności leśnej, yy, dystans yy, skałki, yy, właśnie tam taki mech na sposób kobiecy w ogóle bardzo rzadkie zjawisko, ponieważ mech jest raczej. Uniseksowe albo skręcone w męską. jest bardzo właśnie takim ujęciu, ten mech kobiecy, jeżeli chodzi o ten zapach. Te zapachy mają imiona jako nazwę. Niestety nie pamiętam nazwy tego ostatniego, natomiast muszę powiedzieć, że zrobił na mnie ogromne wrażenie. I nie wiem, jak teraz to cenowo, bo to jest jako nowość, więc pewnie jest tylko dostępność mała i ceny pewnie są wysokie. Zresztą, że w ogóle ceny na System w mainstreamie są wysokie, ale na pewno te ceny spadną i jakby to nie są takie zapachy, żeby one kosztowały, pamiętajcie, tyle, co tyle kosztują, bo potem one oczywiście spadają. Te wody, wcześniejsze, te 1,24, one potem chodziły na zasadzie około 2, 2 zł. Zami, także nie wiem ile trzeba będzie poczekać, ale pewnie poczekam. Ale zapach jest wart uwagi, bo ma w sobie taką w ogóle. Jest ten mech kobiecy, jest taka ziołowość, ale nie słodka. Jest trochę taki efekt miętowy. Jest generalnie chód, jest dystans, jest taka yy, On jest taki zimniejszy. To jest bardzo ciekawe, to jest inne. Widzę szansę na dużą yy, zmienność, yy, że będzie bardzo się yy, przeobrażał. Yy, natomiast będzie ukazywał bardzo różne niuanse, ale właśnie w sferze takiej kobiecej. Aury y, w takiej roślinnej, leśnej naturze. Także to jest bardzo ciekawe. Ten chłód, ten dystans, ten mech na sposób kobiecy, piękny zapach. Takie trochę chłodne kamienie, chłodne skałki, chłodne mury, chłodne skinie. Też coś takiego można doświadczyć. Jak zauważam w streamie efekt na stać jakichś mokrych kamieni, mokrych skałek, jakiegoś chłodu jaskiń, to jestem naprawdę zdziwiona i widzę ogromny potencjał tego zapachu. Oprócz tego testowałam Hermesa. Terdy mam w wersję. Taką inną, coś, ona tam ponoć jest kilka chyba miesięcy, z G na początku. Nie pamiętam niestety całej nazwy. Wiem, że jest to takie to francuskie 2 E na końcu i pierwsze E akcentowane, więc tak pamiętam. Może to powinna mierzyć i zapach jest taki bardziej cytrusowy, taki bardzo yy, świeżo, gorzko, wytrawno, zimny, idealny pewnie na lato, i jest zdecydowanie czuć wytrawny, gorzki grejpfrut I to mnie w tym zapachu bardzo zaciekawiło. Pani mi zaaplikowała na końcówkę szala, bo już nie było sensu testować na skórze, ponieważ miałam te dwa Sisley'e lewy nadgarstek kontra prawy nadgarstek. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten Hermes. Oprócz tego, jakieś dwa nowe zapachy się pojawiły, jeżeli chodzi o Douglasa. W ogóle pojawił się w ofercie, nie wiem czy w każdym Douglasie, taki pewien zapach, który on już tam trochę ma czasu, z efektem szampanowym. Muszę go w końcu poszukać i namierzyć. Ma w sobie słodkawość, ale jest taki inny i wyróżnia się na tle mainstreamu oraz Chyba ma tak dokończę, nie mam siły tak trzymać Na wysokości twarzy tego telefonu, tak mi słodkiem, Tak dokończę, więc jeszcze zapach z Boucheron, taki który Marka jakby ta Boucheron tak sobie pojawia się i znika, że chodzi o dostępność w Douglasie Ten zapach jest w tej takiej, nie pamiętam nazwę, ale jest takim niebieskawym opakowaniu W tej W tym kształcie, który jest charakterystyczny i częsty w marce Boucheron I on jest taki i bym powiedziała, taki bardzo przyjemny i odróżniający się od aktualnego mainstreamu. Wcześniej sobie taką trochę, powiedzmy, cytrusowość pomarańczą, bardziej w stronę pomarańczy. Mówię pomarańczą kolorystycznie, a bardziej w stronę po prostu pomarańczy. Ładny, chociaż raczej on będzie gaz. I też widzę, że te Sisleje gasną. Także ja nie widzę szansy, żeby kupić je w cenach, pewnie takich aktualnych, pewnie w tym momencie z wujeczki, dlatego że to nie są zapachy jakieś takie długotrwałe, parametrowe, są takie bardziej odświeżające. Natomiast na pewno lepsze niż te wcześniejsze, bo w tych wcześniejszych to mi tak trochę potem z czasem wrażenia pozytywne pomijały. Myślę, że taka, takie założenie dwójką i taką świeżością, zielonością, taką zieloną urokliwością bez słodyczy, właśnie z tych dawnych, yy, cały czas mam w pamięci. Ale co chciałam powiedzieć w tych nowych sześciu, to już powiedziałam sobie o dwóch. Jeden był taki słodkawy, jeden to w ogóle mnie zapadł w pamięć, a dwa były dosyć zielone. Jeden był taki bardziej. Galbanowo zielone, drugi taki był generalnie gorzko zielony, także zieloności w sumie trzy w tych sześciu. Także to tyle. A tutaj sobie ulokowałam w ogóle Alien Mirage Totalnie mi się zmieniły wrażenia. Chcę sobie sprawdzać to u Mieński Graf, jest to Marka niszowa i chodzi mi o ten zapach Clemency ponieważ on ma totalnie inny nuty niż ja ten zapach odbierałam. W sensie wybieram w ogóle w stronę róży, gdzie on totalnie nie ma róży, i w ogóle takich klimatów w nutach, także jestem ciekaw jak po czasie. Może pójdzie w te tory te właściwie te nutowe. Nie wiem, co tam się zadziało wówczas. Nie wiem, dziwne to było totalnie. I mam tutaj też Unikat Madness, shopper. Będę próbowała się zastanowić, czy on mi jest potrzebny, czy nie. A w ogóle tak jeszcze ciekawostkowo ale chyba muszę oddawać połączenie, także chyba nie dokończę, ale będzie. Ganimate Extract na chwilę, jako e, kupi order na stronie.